chciałbym jeszcze raz przeżyć. Gdybym mógł, wykreśliłbym go z mojego życia. Użycie broni chemicznej to najbardziej niehumanitarny sposób odbierania życia. Po raz pierwszy na tak wielką skalę użyty w samym sercu współczesnej Polski. Był to dzień 12 czerwca 1915 roku. Nauka zawsze powinna służyć człowiekowi. Trudno to nazwać nauką, która po prostu człowieka drugiego likwiduje. Użycie broni chemicznej nad Rawką i Bzurą otworzyło pewną czeluść, w której odnaleźli się później już nie tylko Niemcy. The people were shocked to hear what gas it was. The world is watching. Warto pamiętać o tej wojnie jako o pramatce wszystkiego, co najgorsze w XX wieku. Na tej wojnie ja byłem. To zaczęło się w 14 roku. Poszedłem rozwiedkę i tam leżał raniony oficer niemiecki. Podeszłem do niego, a on ręce złożył, powiedział: bracie kochany, nie kujmy. W polsku. Był z Poznania. W niemieckiej armii, ale to był Polak. I nas tak było, że ojciec z synem się spotkał w tej wojnie. Bracie, my też są Polaki, spokojnie. Oddychaj. Te akty litości były jedyną rzeczą, która mi w tym dniu nie pozwalała zwątpić w ludzkość.